jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. To były słowa, które słyszeliśmy, które poprzedzają proklamację dzisiejszej Ewangelii. Dotarliśmy do tego momentu po długiej podróży, razem z karawaną Kościoła, podróży, którą zaczęliśmy w środę popielcową. 90 dni trwała ta podróż, 90 dni, 3 miesiące. Wyruszyliśmy razem z Kościołem i Kościół nas nosił i prowadził i przyprowadził tutaj do tego dnia. I dzisiaj jest ta uroczystość zesłania Ducha Świętego już kolejny raz w naszym życiu. Pytanie jest tylko, czy dzisiaj pozwolimy, żeby ten Duch Święty wtargnął w nasze życie, żeby nas ogarnął, żeby nas wypełnił. Czy zatrzymamy się znowu w pół drogi i wrócimy do naszych domów sami? Bo Duch Święty, Paraklet, Pocieszyciel, Konsolator po łacinie, przychodzi po to, żebyśmy nie byli sami, żeby być z nami na zawsze. Żeby On mieszkał w nas, żeby nas wypełniał, żeby nas uczył wszystkiego, żeby nam przypominał słowa Chrystusa wewnątrz nas, w naszym życiu, w konkretnych sytuacjach, w konkretnych wydarzeniach. Czy ta uroczystość dzisiaj zesłania stanie się uroczystością ogarnięcia nas, przyjęcia Ducha Świętego? To jest to pytanie, które zawsze powraca tego dnia. Bo możemy zawsze zatrzymać się w pół drogi. Możemy zatrzymać się nawet na uroczystości Paschy, kiedy słyszeliśmy tą wspaniałą, dobrą nowinę, że Chrystus umarł za nas, usprawiedliwił nas. I możemy zatrzymać się na tym wydarzeniu i żyć jak ułaskawieni niewolnicy. Niewolnicy, grzesznicy, ułaskawieni. I możemy przeżywać nasze życie cały czas jako tacy ułaskawiani, nieustannie ułaskawiani. I myślę, że to nam grozi. Że grozi nam to też, kiedy idziemy na przykład się spowiadać, oczyszczać nieustannie, myśląc o tym, żeby Bóg nie miał nam nic do zarzucenia, że kiedy umrzemy, żeby Bóg nie miał nam nic do zarzucenia, bo wyspowiadaliśmy się ze wszystkiego, jesteśmy w porządku wobec Pana Boga, wobec tego pójdziemy do nieba, a nie do piekła. Bo jak będziemy mieli jakieś grzechy, to pójdziemy do piekła. I możemy ciągle przeżywać nasze życie jako ci, którzy żyją o własnych siłach, żyją wobec Boga
jak ci, którzy ciągle nie mają tego głębokiego doświadczenia, i kiedy przychodzi Duch Święty, to co mówi dzisiaj Święty Paweł, będzie zaświadczał w naszym wnętrzu, że jesteśmy synami Boga, że nie jesteśmy niewolnikami, że nie jesteśmy obcy, że nie jesteśmy przychodnie. A można tak żyć. Pamiętacie przypowieść Chrystusa o synu marnotrawnym? Tak znamy tą przypowieść pod taką nazwą. Ojciec miał dwóch synów. Jeden ten marnotrawny, o którym się mówi, który idzie, ale drugi, który jest w domu ojca, ale żyje w domu ojca jak niewolnik, nie jak syn. Ciągle wobec ojca w pretensjach. Ty nigdy mi niczego nie dałeś. Ja pracuję dla ciebie, jestem ci posłuszny, wypełniam twoje rozkazy, na każde zawołanie jestem, ale ty mi nigdy nie dałeś nawet koźlątka, żebym mógł się zabawić z moimi przyjaciółmi. To jest niestety zatrzymywanie się w pół drogi, które nam grozi być obcym. I dzisiaj ta uroczystość przychodzi, żeby Duch Święty wreszcie mógł nas ogarnąć, żebyśmy byli nie ułaskawianymi niewolnikami ze spowiedzi na spowiedź, z liturgii na liturgię, obcy i przechodnie, którzy mają swoje miejsce w ławce i przychodzą, bo inaczej niedziela będzie taka jakaś kiepska, mam złe samopoczucie, ale żebyśmy wreszcie byli domownikami Boga, wreszcie byli synami, córkami Boga. Wiecie, to jest łatwiejszy sposób życia. Przestać żyć w tym lęku, nie znać Boga, myśleć o Nim różne dziwne rzeczy, ale mieć w sobie to głębokie doświadczenie wewnątrz nas, które sprawia, że żyję w wewnętrznym pokoju, bo wiem, że moje życie jest w rękach Ojca, który jest wszechmogący, który jest stworzycielem nieba i ziemi, także stworzycielem mojego małżeństwa, mojej rodziny, miejsca pracy, sąsiadów, który stwarza, ale który jest moim Ojcem. Do Boga należy świat i Jego mieszkańcy. Także pieniądze do Niego należą, także do Niego należy moje mieszkanie, żyć bez lęku, że co się stanie, co się wydarzy, żyć bez lęku, co Bóg o mnie pomyśli, jak mnie ukaże, jak mnie dotknie, żyć bez pretensji wobec wydarzeń, które przychodzą, także trudnych, mieć to takie głębokie zaufanie. Łatwiejszy sposób życia. Dzisiaj ta uroczystość, to słowo, które dzisiaj przychodzi, zaprasza nas do tego, żebyśmy naprawdę z całego serca wołali: przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Wczoraj, jeżeli przeżywaliście czuwanie Wigilii Pentekosty, Pięćdziesiątnicy, to było takie jedno czytanie, które mówiło o wyschłych kościach. Ezechiel ma taką wizję wyschłych kości. Możecie sobie wyobrazić cmentarz, potężny cmentarz, może tak jak ten nasz, gdzie kości, gdzie ciała nie są grzebane, tylko leżą na zewnątrz, na końcu zgniły, zostają same kości, wyschłe. I on widzi to wszystko i Bóg mówi do niego: prorokuj wobec tych kości. I on prorokuje i Duch Boży zstępuje i te kości oblekają się w tkanki i Bóg wskrzesza te kości do życia. I może dzisiaj też przychodzimy tutaj nie mając specjalnych oczekiwań. Przyzwyczailiśmy się do naszego życia i myślimy, że już tak będzie. Będziemy ułaskawianymi niewolnikami przez całe życie. Że tego się nie da naprawić, tego się nie da zmienić, nie mamy oczekiwań. Może tak wygląda małżeństwo, może tak wyglądają relacje z dziećmi. Nie mamy oczekiwań.
to dzisiaj ta uroczystość prorokuje. Bóg pragnie zesłać swojego Ducha Świętego do każdego z nas, bo nas kocha. Chrystus dał swoje życie i na krzyżu tchnął swojego Ducha. I ten Duch dzisiaj przychodzi i szuka tych, którzy są gotowi Go przyjąć, którzy nie mają lęku. Pierwsze czytanie było piękne. Dzisiaj to, co mówi Chrystus, kiedy przyjdzie Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I to pierwsze czytanie o apostołach, którzy najpierw byli pełni lęku, kiedy otrzymują Ducha Świętego, wychodzą na zewnątrz, już się nie boją nikogo, bo wiedzą, że cały świat jest w rękach Boga. Co może się stać bez woli Ojca? Nic. I mówią w obcych językach. Nigdy nie mówili, Galilejczycy. Bo Bóg, Duch Święty, kiedy przyjdzie, wszystkiego nauczy, także mówić obcymi językami. Na przykład takim językiem obcym, jak mówi żona, żeby się z nią wreszcie porozumieć. Nie? Niesamowite. Bóg wszystkiego nauczy, Duch Święty wszystkiego nauczy. Rozmawiać ze swoimi dziećmi, bo do tej pory mówiliśmy naszym językiem, tylko mówiliśmy, no wreszcie idź do kościoła albo do męża, idź wreszcie do tej spowiedzi, już nie byłeś tyle czasu. Mówiliśmy naszym językiem i na końcu zrozumiał cokolwiek. Powiedział, kobieto, idź do tego kościoła i daj mi już wreszcie święty spokój. Albo do dzieci, może ślub wyście, już 7 lat jesteście razem, może ślub byście wzięli. I co, posłuchali, mówi, mamo, jeszcze raz to powiesz, już w ręce do ciebie nie przyjdę. Jak mówimy naszym językiem, to nigdy do niczego dobrego to nie doprowadzi. Jeżeli pozwolimy, żeby Duch Święty przyszedł, jeżeli będziemy synami, córkami, Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Także nauczy nas mówić tym takim językiem, który będzie zrozumiały przez najbliższych, językiem, w którym będzie można się porozumieć. I przypomnij wszystko, co wam powiedziałem. Przypomnij wszystko w sytuacjach trudnych. Przypomnij wszystko, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu na przykład. Albo przypomnij, kiedy będzie jakaś kłótnia w domu, albo kiedy ten drugi będzie się sprzeciwiał albo buntował. Przypomnij, że najważniejsze jest szukać jedności. Najważniejsze jest kochać drugiego człowieka. Przypomnij wtedy. Mimo to, że my będziemy mieli postawy obronne, będziemy szukali tych wszystkich naszych taktyk, których się nauczyliśmy w ciągu życia albo które przejęliśmy od naszych rodziców. Odwagi. Łatwiejszy sposób życia. Pytanie jest, czy chcemy zatrzymać się w pół drogi, bo karawana Kościoła doprowadziła nas kolejny raz do tego momentu. Stoimy, tak jak Izrael po wyjściu z niewoli, uwolnieni, ale jeszcze, jak Pismo określa, są niewidomi, chromi, kulawi, głusi, niemowy. I ta banda niewolników stoi wobec góry i Bóg pyta się, tak samo dzisiaj pyta się każdego z nas. Chcesz zawrzeć przymierze ze mną? Chcesz, żeby mój Duch był w tobie? Chcesz żyć jako syn, jako córka? Kościół nam pomaga, dając nam to słowo. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce. Nie chcę żyć już więcej jak ułaskawiany niewolnik. Chcę żyć jako Twoje dziecko. Chcę mieć Twego Ducha.